Jestem wyprostowana, tak mogę siedzieć, czy to nie... Wyglądasz bosko. Sztywno. Ja tylko ten... Muszę się tu... O, wypiję się łyczka. Nie, chciała się napić, to się napij spokojnie, nie? To ma być naprawdę na luzie. Dobra. Ruszamy. Dzisiaj jak normalni, cywilizowani ludzie. Nie krępuj się tak, nie stresuj się tak. Usiadł. No, no musisz, wiesz. Dzisiaj jak cywilizowani ludzie, za zgodą tej Indii, wykorzystaliśmy to, że mamy piękny widok na Maltę. Na dole pada deszcz i jest zimno w hangarze, więc po prostu przyszłyśmy tutaj sobie na herbatkę. Moim dzisiejszym gościem jest moja imienniczka. A wiesz, że ja mam 9 lutego urodziny? Co ty gadasz? A ty 7. W lutym rodzą tak. się Małgorzaty. Sportowcy. Tak, Małgorzaty i sportowcy. Lekka tam różnica wiekowa, nie? Ale dowiedziałam się, że jest taka młoda. Tak, dzisiaj będziemy rozmawiać, już rozmawiałam z Kanadyjkarzami, teraz rozmawiamy z kajakarką. Dowiaduję się, poniekąd wiem, ale troszeczkę się to różni, więc dowiemy się dzisiaj, jak wyglądają eliminacje i kwalifikacje do igrzysk w kajakarstwie. Dowiemy się też, jak wygląda ta dyscyplina, jakie są konkurencje. Poznamy trochę jedną z bliźniaczek, bo jest ich dwie. Ej, ostatnio cię prawie pomyliłam. Znaczy, wczoraj, jak się spotkałyśmy, ja mówię, no. Wiem, że to ty, no bo jakby cię kojarzę, mówię, a może to siostra, więc Gosiu, przedstaw się. No to mam na imię Małgorzata Puławska i mam 24 lata. Opowiadaj o medalach, bo przyniosłaś tutaj dwa. Mhm. Dwa najważniejsze prosiłam, żeby przytargała i tak. pokaz. A więc tak, no to jest złoty medal z młodzieżowych mistrzostw świata w konkurencji K4 500 metrów. To jest medal? Taki sam w sumie, jak tamten. Tak, tak, bo to jest też z tych samych zawodów, tylko po prostu z konkurencji indywidualnej, olimpijskiej K1 500 metrów. Dobra, tu masz z dziewczynami na czwórce. Tak. Czwórka jest na igrzyskach? Tak, czwórka jest na igrzyskach, czwórka 500 jest to konkurencja olimpijska. No... Czwórka 500, czyli cztery dziewczyny na 500 metrów. Tak. Bo macie dystans 200, 500, 1000. I później tam dłuższe jeszcze 5 tak, kilometrów. 5 kilometrów, 2 kilometry czasami, ale to tak na konsultacjach, ale dystansami olimpijskimi są właśnie 500 i 200. Dobra, czyli to może być jechać na igrzyska? Może ta jechać. Ta osada? A ta? Też może jechać. Dobra. Który ważniejszy, złoty czy srebrny? To znaczy właśnie, już tych pytań o to, który ważniejszy miałam trochę. Właśnie po zawodach, że a który jest twój najważniejszy, czy może z jedynki, czy z czwórki, uważam, że to jest oba są... pytanie. Tak, oba są bardzo ważne. Bardziej wartościowe niby złoty, tak. Ale to jest jedynka. No wiadomo, ale uważam, że oba są bardzo dla mnie ważne i oba traktuję w sumie równo. No jeśli chodzi o czwórkę, no to jednak osady jest ciężko zgrać, ciężko jest... No wymaga to więcej na pewno czasu dopracować to wszystko, żeby było zgranie, żeby było to samo wejście w wodzie, żeby była praca mocna nóg też na wodzie taka to jest sama. Ważne. To jest ważne, że kajakarze też pływają z nóg. Tak. Ja zawsze mówię, nie, dobra, wy pracujecie górą. A no tak naprawdę... Dużo osób właśnie twierdzi, że górą, no bo to tak można powiedzieć wygląda trochę, że jakby no tutaj nam się całe no, korpus rusza, tak, dokładnie. No ale właśnie wszystko idzie jakby z nóg, wszystko idzie... Czyli co, wy się tam odpychacie, czy jak tak, to wygląda? Tak, jakby na podnóżku odpychamy tu się... Tu musisz pokazywać, to jest twój podnóżek, wytłumaczyć. Odpychamy się jakby stopami, nie? Z śródstopiem zahaczamy, jak wiosło idzie do przodu, ręka idzie do przodu, to wtedy zahacza, a jakby noga w tym momencie utrzymuje jakby stabilizację kajaka, nie? Dobra, ale później i co, wypychasz tą nogę? I tak, wypycham jakby nogę, zginam równo, najpierw idzie ręka, sięgasz? Potem sięgamy tu w dół i jakby z ręką idzie cała noga i cały tutaj skręt do kręgosłupa. Skomplikowane. No, troszkę tak, ale... No, ale nie, bo wiesz, wszyscy myślą, że tutaj tylko pracujecie tak. obręczą barkową no, i tak dalej. No jednak jak się płynie na takim turystycznym kajaku, no to zupełnie inaczej wygląda. No właśnie, bo tam masz nogi luźne, kojarzy nas właśnie z takich typowo turystycznych kajaków, a jednak no trochę na wyczynowym inaczej to wygląda.
A miałaś przyjemność na turystycznym? Tak. Dostawać bęcki od kogoś czy komuś tam? Powiem Ci, że ogólnie kiedyś za jeszcze dzieciaków nasz trener klubowy organizował nam takie spływy kajakowe po sezonie zupełnie. To jest taki... czas po sezonie? No, bo teraz to jest, wiesz, ciąga, nie? Teraz nie ma czasu, ale jakby, no teraz wolny czas po, jakby można powiedzieć, nasze wakacje, czyli wrzesień przeważnie. Wykorzystujemy na takie swoje wakacje, typu, że jedziemy sobie gdzieś tam za granicę na taki wypoczynek, obóz wypoczynkowy, że tak powiem. No a kiedyś za dzieciaka, no to wiadomo, jak się siedziało w domu, no to trenerzy tacy klubowi, żeby nam się nie nudziło, wymyślali właśnie nam takie spływy kajakowe, pięciodniowe. I my wtedy właśnie pływaliśmy sobie kajakami turystycznymi, płynęliśmy z miejsca do miejsca z naszą trenerką, a nasz trener z naszymi namiotami jechał i samochodem. Z wszystkimi ciuchami jechał za nami samochodem, rozbijaliśmy się w danym miejscu, spaliśmy jedną noc, no i dalej przepływaliśmy na kolejne no, miejsce, fajne. Więc fajna sprawa, myślę, że coś takiego innego właśnie dla takich dzieci, jak jeszcze tam no, za bardzo kajaków nie ogarniały, że tak powiem, no to coś innego, coś zachęcić fajnego. A w jakim wieku zaczęłaś trenować? Jak miałam 11 lat. O, myślałam, że wcześniej, no. Bo generalnie tak, dzieciaczki już takie 9-letnie, no, nie? No w sumie my z siostrą zaczęłyśmy, jak miałyśmy 11 lat. No i właśnie, jak to się zaczęło? Obie zaczęłyście razem trenować? Tak, razem. My w ogóle na początku chodziłyśmy kiedyś do szkoły muzycznej i grałyśmy na skrzypcach, czego teraz na przykład żałuję, bo uważam, że fajnie by było teraz umieć. Ale jak to pani zrobiła? Grałyśmy na skrzypcach, a teraz jesteśmy kajakarkami. Tak, no po pewnym czasie to się skończyło, gdy mama prowadzała nas na lekcję z płaczem i my już mówimy, że nie, już tam nie chcemy więcej przyjść. No i nasza w ogóle też pani powiedziała, że nauczycielka, że no, że musi pani je zapisać na jakiś sport, bo one mają za dużo energii. No i może lepiej spróbować na sport, no bo ciężko im się skoncentrować, żeby słuchać, żeby jakby układać. Ona nam układała rękę, że tu musi być tak, tu trzymasz ten smyczek, wszystko i w ogóle. I jakoś tak ciężko było nam. Chociaż mieliśmy parę jakichś tam swoich koncertów, więc okej, fajnie. No ale ta przygoda się zakończyła, a że też kolegowałyśmy się z taką dziewczyną, Zuzą Matysiak, której rodzice są trenerami właśnie u nas w klubie i ona w sumie nas tak zachęciła, powiedziała, że oj, będzie fajnie, chodźcie, spróbujecie. Czyli taki łańcuszkiem. No i my tak w sumie stwierdziłyśmy, że okej, że przyjdziemy. No i to tak się zaczęło, że na początku zaczęłyśmy chodzić na zajęcia na sali gimnastycznej, takie wiadomo, ogólnorozwojowe. Jakieś baseny. Skorzystam z tego, że mamy dzisiaj taką ulgę. Tak, herbatki. No. Bo zimno na dworzu. Właśnie taka ogólnotypowo rozwojówka. No i tak zaczęłyśmy chodzić. Spodobało nam się, a że mieszkamy nad samym jeziorem, że praktycznie no, mamy 200 metrów do wody. No to mama stwierdziła, że zapisze nas od podstawówki do szkoły sportowej. No i zaczęłyśmy chodzić do tej szkoły sportowej. No ogólnie wiadomo, też miałyśmy jako dzieci takie kryzysy, bo jednak no, nasi rówieśnicy bawili się po dworzu, a my po szkole od razu na trening. Po treningu do domu nauka, więc jakby też miałyśmy takie swoje chwile słabości i też no, mówiłyśmy, że nie, że może jednak nie chcemy, że jeszcze same nie wiemy. Coś tam po drodze jeszcze tenisa ziemnego próbowałyśmy, jeszcze windsurfing, bo nasze przyjaciółki z klasy też trenowały windsurfing, więc też tam właśnie też nawet z Zuzą naszą próbowałyśmy. Siatkówkę grałyśmy na SKS-ach też właśnie z Zuzą. I to wszystko tak po drodze do tego, aż w końcu nasz trener powiedział, że no dziewczyny musicie się określić, bo jednak na siatkówce trochę ręce dostają. I no tak nie bardzo, żebyście chodziły i tu fajnie, że sobie tam coś robicie, ale no jednak trzeba się skupić na tym jednym. Też tam złapiesz kontuzję szybciej, nie? Byś złapała na przykład na siatce, to by już na kajaki byś nie przyszło. No tak, no by coś tam się stało, nie? Jakieś zbicie ręki czy coś, no to już potem by było ciężko. No i w sumie stwierdziłyśmy, że no, że jednak postawimy na kajaki. Ale obie? To nie było tak, że którąś przekazywała? Nie, właśnie przekonywała? Tak, powiem Ci, że obie. Bo ogólnie też myślę, że bardzo nas motywowało to, że jakby potem zaczęły się takie zawody podwórkowe, że to tak nazwę. I jakby z każdych tych zawodów przywodziłyśmy zawsze medal. Nie było tak, że przyjechałyśmy bez medalu. I jakby no tak, myślę, no to jest szybciej możliwość tych zawodów, nie? Sprawdzenia siebie. I jakby myślę, że to nas motywowało bardzo, nie? Że jednak, kurde, może jednak coś z tego będzie, nie? Że
że fajnie, że jednak ta ciężka praca i to, że no jednak po tej szkole idziemy na ten trening i systematycznie chodzimy na te treningi, bo bardzo właśnie nasi trenerzy dbali o to, żeby była ta systematyczność. My to jeszcze w ogóle miałyśmy tak, że jak czasami sobie powagarowałyśmy, do szkoły nie poszłyśmy, no ale na trening no to chciałyśmy iść, a czasami no wiadomo, no zdarzyło się, że nie szłyśmy, no to nasi trenerzy ogólnie mieszkali obok nas, więc nawet my tam idąc do sklepu to od razu sprawdzenie, czy nie ma nigdzie trenera, żeby nas nie zobaczył, no nie? Przyćmychnąć. Tak, no, więc jakby no, my to miałyśmy kontrolę cały czas, że tak powiem. Mhm. No, rodzice też nas zawsze kontrolowali, jak taka dziwna, śmieszna sytuacja, raz poszliśmy na biegi, a my z siostrą, no tak, dobrze biegałyśmy, bo trener się śmiał, że my tu jako lekkoatletki, takie szczupłe dwie szczupaczki, nie? To jak lekkoatletki biegamy, nie? Ale no jakoś tak nie bardzo lubiłyśmy to robić. No i u nas było coś takiego, że jakby mama zawsze jak byłyśmy na treningu, to patrzyła na balkonie, tam sobie pływamy na wodzie i w ogóle jak tam super biegamy. No i jednego razu biegniemy, no i u nas stoi taka budka ratownicza i ona ma tak ze 150 metrów długości. No i biegniemy, patrzymy, mama jest na balkonie, to tam jej machamy, no i za tą budkę jak wbiegłyśmy, to tam sobie szłyśmy i jak już budka się kończyła, no to znowu wybiegamy i och, hej mamo, biegniemy, co nie? No i wiesz, że takie trochę ta, że trenerka zawsze tam stała na określonym miejscu, że do tego miejsca tam biegniemy, zawracamy i ten, no to wiesz, to jakby nie widziała nas, nie? Ale mama to zawsze kontrolowała. No, więc ogólnie... Oj, nie, ładnie takie to, wiesz, no, to taka ciekawostka. No, za dzieciaka to tam różne pomysły wchodziły do głowy, wiadomo, nie? No, każdy z nas ma jakieś wspomnienia z obozu i tak dalej. Ale fajnie, że się we dwie motywowałyście i przyszłyście. I do tej pory myślę, że nam to zostaje taka właśnie motywacja, wymiana doświadczenia też. Ania w sumie jest dwa lata dłużej, w sumie rok dłużej w kadrze seniorskiej, no bo ona jakby już trochę z lepszymi wynikami przeszła. Jakby myślę, że też mnie bardzo wspiera, pomaga, wymienia się właśnie doświadczeniami, coś tam mi zawsze podpowie. Też starsze dziewczyny, które mają medale z igrzysk, czy tam Karolina Naja, czy Marta Walczykiewicz, czy Beata Mikołajczyk-Rosolska, to też zawsze tam nam pomagają, bardzo nas wspierają na obozach, zawsze tutaj coś podpowiedzą, a może zrób tak sobie z wiosłem, a może tak z podnóżkiem, więc myślę, że fajnie, nie? Że właśnie chciałam zapytać, jak ta wasza relacja między starszymi zawodniczkami, bo tak jak w wiosłach, to tak samo tutaj, jest gro dziewczyn, które mają naprawdę fajne wyniki i są i igrzyska, i są medale Mistrzostw Świata. Wy też macie, ale jesteście tymi rocznikami troszeczkę młodszymi, jeszcze te 5 lat różnicy jest co najmniej, więc one mają te doświadczenie właśnie kadrowe większe i jeśli fajnie już tutaj mówisz, że one was wspierają, to też jest dla was taka dawka motywacji, prawda? Tak, tak, bardzo. One myślę, że też nam jakby w jakiś sposób pokazują tą drogę, jak to wszystko jest i też często mówią o jakichś błędach, które one popełniły po to, żebyśmy właśnie my nie popełniały tych błędów na mamy, naszej drodze. Takie mamy. Tak, nasze mamusie kochane. No i naprawdę, no powiem ci, że fajnie, że są, fajnie, że właśnie nas tak wspierają, pomagają i takie, nawet chociażby właśnie takie głupie szczególiki, nie? Że wydaje się, że a dobra, coś tam ci powie, nie? Ale ja na przykład jestem taką osobą, że... Słuchasz. Słucham, bo jeżeli sama nie mam o czymś pojęcia, to się też nie odzywam, ale jeżeli wiem, że ktoś ma coś mądrego do powiedzenia, to słucham go i wyciągam zawsze sobie wnioski i staram się robić wszystko tak, żeby było po prostu jak najlepiej. Jaka mądra dziewczyna. Mądrze powiedziane, mądrze. A powiedz mi teraz, jak to wygląda tak trochę ze strony technicznej. Jedynki, dwójki, czwórki. Rozmawiałyśmy, że czwórka jest dla ciebie najlepsza, no bo najszybsza, że ci się najbardziej podoba. A technicznie, jak to wygląda? Dwójka jest bardziej techniczna, czwórka jest bardziej techniczna. W sensie technicznie, że chodzi o zgranie się? Tak, tak. Albo gdzie jest gorzej, no wiadomo, że więcej bab, tym bardziej jeszcze. No, w ogóle. Ogólnie się śmiejemy, że praca z tyloma kobietami to jest po prostu, każda ma swoje jakieś tamte, każda ma kiedy indziej swoje jakieś gorsze, lepsze dni, nie? My same już pod koniec zgrupowania już po prostu czasami... Nie możecie na siebie patrzeć. Sobie, dobra, spokojnie, to ostatnie dwa dni jeszcze wytrzymamy, nie? No. Ale ogólnie zawsze atmosfera jest fajna i jest pozytywnie, jest śmiesznie i jest okej, okay, tylko no mówię, no praca z kobietami jest ciężką pracą, a jeśli chodzi o te osady, no to myślę, że
Może chodzi, chociaż o was chodzi, bo jesteście tak, że zgrywacie się wszystkie, bo was jest więcej tam niż... 15, no. Więc wszystkie się od razu zgrywacie, czy to jest tak, że na przykład dwie się czują, trzecia się nie czuje? No myślę, że często jest tak, że właśnie przypuśćmy wsiądziemy w trzy... W cztery wsiądziemy w czwórkę i przypuśćmy na trzem coś tam nie pasuje, no ale wtedy wymieniamy się na wodzie jakimiś tam komentarzami, że mówimy, a dobra, na przykład kopnij bardziej z prawej strony, kopnij bardziej z lewej strony, mocniej zaczep sobie z prawej, albo wydłuż ruch, nie, albo spróbuj sobie wydłużyć wiosło na przykład. No właśnie to jest to ciekawe, komendy. Więc jakby takie jakby... W trakcie, znaczy nie tyle w trakcie treningu, ale na przykład po rozgrzewce, przypuśćmy sobie takie coś mówimy, albo jak skończymy dany jakby odcinek płynąć, to wtedy sobie mówimy, no w trakcie to czasami też są jakieś komendy typu teraz, o na przykład, to jest komenda nasza z Mistrzostw Świata Młodzieżowych, jak właśnie płynęłyśmy, no to ogólnie sobie już ustaliłyśmy wcześniej i to się w sumie też na Mistrzostwach Europy sprawdziło, kiedy też wygrałyśmy na tej samej czwórce, na Młodzieżowych Mistrzostwach Europy, że właśnie mówiłyśmy sobie ostatnie 130 metrów, trzecia osoba z dziury mówiła jedź. I wtedy w tym momencie już po prostu jest taki, taka adrenalina wskakuje i w ogóle taka moc, że już po prostu z całych sił nie patrzymy na boki, to w ogóle już w trakcie biegu nie patrzymy na boki, to wiadomo, ale już wtedy to jest po prostu taka ogień dym, nie? Ale to my też tak mamy. Ja na przykład jestem szlakową i ja tak się bardzo podpalam, ja muszę krzyczeć, nie? Jedziemy dziewczyny, dajecie, mimo że już nie mam sił, ale ostatkiem po prostu sił krzyknę, wiedząc, że chcę je zmotywować, to tak naprawdę trochę siebie motywuję. Ty wiesz, jedziemy, jazda, dziewczyny, jazda, nie? Więc u was to widać. No właśnie w tym momencie, kiedy już jest takie, te ostatnie 130-120 metrów do mety, to już naprawdę no... 20 sekund i po robocie, no co? No, niby ogólnie wszystkie czujemy to samo tak naprawdę, nie? I każdy męczy się tak samo, wiadomo, ale no jednak takie właśnie krzyknięcie sobie, że jedź albo teraz, to jednak bardziej motywuje i zawsze jeszcze tam z ostatków sił wyciśnie się te ostatnie potem. No jeszcze tak najlepsze jest to, że wy widzicie tą metę. Ja jej nigdy nie widziałam, nie? To się bardzo. A wy widzicie i po prostu taki jest cel. A jeśli chodzi o pozycję w łódce, to która siedzisz? Ja siedzę na drugiej dziurze. Dobra, a też jest szlakowa normalnie, tak? Tak, tak. Jest szlakowa, jest właśnie na drugiej i w sumie czwarta to jest u nas tak zwany kopacz, nie? Że tam przeważnie no, takie najsilniejsze już dziewczyny. A, bo u nas w środku. Aha. Czyli jest pierwsza, pierwsza jest szlakowa, czwarta jest noskowa, a w środku są konie pociągowe. Aha. No, a dlaczego na samym końcu? W sumie to nie wiem, jakoś tak zawsze tak już popycha było. Popycha u was może że... bardziej. Mocniej kopnie zawsze jakby tak, wiesz, wtedy jakby jak kopnie tak mocno, to wtedy wszystkie trzecia, druga i pierwsza czują tak bardziej, nie? No a jakby była jakaś taka szczuplejsza, drobniejsza dziewczyna, drobniejsza, no to myślę, byście ją ciągnęły. No i też w sumie musi trzymać równowagę tej czwórki, nie? Jakby na czwartej, no bo jednak no utrzymać... Właśnie, bo wy macie tylko miecz, taki delikatny, w sensie, no, ale nie macie steru, ster, czy macie? To jest ster, to się nazywa. A, czyli ster, macie ster. Tak, tak, normalnie ster. A, no tak, pokazywałaś mi te linki. No, i no. Tylko że w czwórce jest on dużo dłuższy, no gdzieś taki, nie? No w jedynce masz gdzieś taki, w dwójce masz taki, no a w czwórce... Czyli normalnie sterujesz dłuższy butem. Tak, 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 tak samo. A byłaś na szlaku? Czy byłam na szlaku? Byłam kiedyś, ale to na takiej klubowej czwórce. Po a, prostu, czyli takiej... to cię nie jara, po prostu wolisz tą drugą? Nie, raczej wolę za kimś, jakby dostosować się do tej pierwszej, nie? Bo jednak pierwsza nadaje rytm, pierwsza jakby no, mówi, jak mamy płynąć i my musimy po prostu w 100% jej zaufać i dać siebie wszystko i pokazać to właśnie. A walka w torze. Opowiadaj, jak to jest w torze, bo wy macie bliżej te tory, my mamy troszeczkę dalej. Tak, macie szerzej, nie? Tak, ale macie blisko. Jak płyniecie łeb w łeb, no. Jakie to jest uczucie? Wolisz tak, czy wolisz gonić? Czy... Ojej, nie wiem, w sensie jakie uczucie. Powiem ci tak, że przeważnie na takich zawodach wysokiej rangi, typu właśnie Mistrzostwa Świata czy Europy, to jakby w trakcie biegu nie jesteś w stanie w ogóle zarejestrować tych emocji, jakie są z tobą, nie? No bo to jest po prostu... Adrenalin. Jesteś tak sfokusowany na to, że po prostu no, masz ten jedyny cel, lecisz na to, na ile jesteś wytrenowana, no bo jednak więcej nie popłyniesz, tak? I jakby, nie wiem, ciężko jest tak sobie, wiesz, teraz powiedzieć, a dobra, nie wiem, co teraz czuję w danym momencie, nie? No, no ale jest takie podjaranie, ale... Jest adrenalinka, jest, wiadomo. Jak, wiesz, lecicie, nie? No. Stresujecie to, czy nie? Że ktoś jest obok. Myślę, że
Wiadomo, trochę stresuję, ale aczkolwiek to jakby tak nie myślę o tym za bardzo, żeby wiesz. U nas na przykład my wolimy uciekać. Mhm. Bo ja widzę, wolimy uciec i patrzeć na tą osadę. Aha, no tak, wiesz, no, niż gonić i się obracać, gdzie ona jest, tak, nie? No. Więc dlatego ale pytam, też czy... wy macie jakby trochę dłuższy dystans, więc u was trochę to inaczej tak wygląda, bo ile płyniecie? Około minuta 32-3, no to, no, to już się różni, no, nie? No, ale też jest rozłożenie sił, w sensie, tak, czy lecicie tak, jest, nie, do jest połowy? Start, jest rozwinięcie, zakończenie. Potem przejście, no i power od ostatnim 150-120 metrów. No, no więc. Nie chciałabyś pływać dłuższych dystansów? Czy nie? Myślę, że nie, raczej chyba się nie nadaje na to. No właśnie, to zazdroszczę ci tego, bo to jest takie, taka u nas 500, takie wiesz. No. Znaczy, no, jest to 500, ale ja też lubię 500 tak z rozpędu po prostu to polecieć. Mhm. I mega szybciej się jedzie, taka tak adrenalinka jest, nie? U was mi się podoba, jak jeszcze są cztery, jest takie kotłowanie na początku. Lecicie. Tak, takie wyrwanie łódki, no bo jednak na początku musi być taka mega moc, żeby tą łódkę wyrwać i żeby ona sobie potem sunęła już, nie? No to właśnie tak na Mistrzostwach Świata miałyśmy, że kurde, no mega bomba na starcie, wyrwałyśmy i po prostu potem już sunęłyśmy, no i tu miałyśmy o tyle fajnie, że jakby od razu już byłyśmy pierwsze, nie? Mm-hmm. Że no jednak nawet z tej drugiej dziury widać to kątem oka, chociaż nie, jakby no nie odwracasz głowy, bo jednak patrzysz prosto, ale jednak trochę kątem oka widzisz, że jednak jesteś z przodu, nie? No, jest, no to jest tak już wiadomo, trochę bardziej motywuje niż jak masz gonić, nie? Bo jednak jak masz gonić, to jest potem takie trochę psucie koncepcji, nie? Bo jednak, wiesz, no wiadomo, zawsze koncepcją jest to, że mocny start, utrzymanie i utrzymanie tych właśnie, co są z boku i trzymanie jak najdłużej i potem robisz swoje ostatnie 120, nie? No i tak przeważnie wszyscy latają, no bo jednak no, to jest, myślę, no, że... Za krótki dystans, żeby coś kombinować tak, jeszcze, nie? Bo tak. My na przykład możemy sobie odpuścić, potem żeby podgonić tak i później jeszcze... No, no różne są koncepcje, ale no tutaj no, nie ma jakby innej opcji. No. To był najlepszy bieg? Myślę, że tak. Jeden z lepszych. Mhm. Myślę, bo wiesz, czasami tak czujesz po prostu, że wow, to było coś, a czasami, kurczę, no mamy, ale jeszcze coś tam byśmy Myślę, nie? Myślę, że to był najlepszy nasz bieg. No. A nie... tak, będąc początkującą kajakarką, nie bałaś się wywrotności? Bo ja raz byłam na waszej czwórce w Wałczu, jeszcze z moją serdeczną przyjaciółką, Klaudią Pil, z Olą, z Olą, z Bruską. No. Pozwoliły mi usiąść. Tobie, ej, pływam na tych łódkach, ale normalnie się taki tyłek trząs. Nie bałaś się tego na początku? Nie. To chyba szybko się tak uczysz, nie? Tej koordynacji. Powiem ci, że nie, właśnie chyba nie. My ogólnie z siorką jesteśmy, no jak jesteśmy z Mazur, to też wiesz, jakby no woda nam cały czas towarzyszy, nie? My jakby nigdy nie miałyśmy z tym problemu, że bałyśmy się wody czy coś, więc jakby myślę, że raczej nie bałam się tego. A zamieniłabyś tą dyscyplinę na jakąkolwiek inną? Myślę, że nie. Myślę, że po tylu latach stwierdzam, że nie. Czyli dobry wybór. Kocham to, co robię i raczej tak zostanie na razie. Powiedz mi jeszcze, jak to wygląda odnośnie igrzysk, bo teraz kwalifikacje jeszcze nie miałyście, czy miałyście już? Nie, już miałyśmy kwalifikacje. Mhm. Kwalifikacje zrobiły dziewczyny, właśnie między innymi moja siostra, Karolina Naja, Marta Walczykiewicz, Kasia Kołdzieczyk, Helena Wiśniewska. Czyli czwórka i dwójka. Czwórka, dwójka i jedynka. Mhm. No ale w sumie jakby mamy 5 kwalifikacji. Okay. Tylko że kwalifikacje po prostu jakby nie są imienne, czyli po prostu... Dopiero musicie o nie zawalczyć. Musimy o nie zawalczyć na pierwszych eliminacjach, które będą w kwietniu, czyli już niedługo. Mhm. Ale gdzie one będą? W Wałczu. Czyli tak jak Kanadyjkarze. Tak. Będę. Będę to super. 18, bo oni mają najpierw 18, a potem tydzień później mają jedynki. Aha, no to my nie, my mamy 24. A, czyli tydzień później, tak jak oni. Mhm. No, my zaczynamy 24, nie? No to przyjadę, popatrzeć. Jest stresik? Nie myślę o tym teraz, wiesz, w ogóle jakby robię swoje, staram się na zgrupowaniach skupiać na tym, żeby po prostu dawać siebie wszystko, robić wszystko perfekcyjnie, idealnie. A to, co będzie, no to myślę, że pokażemy właśnie na eliminacjach i jakby staram się nie myśleć o tym taką kategorią, że... Bo teraz, że? Że właśnie, o Jezus, eliminacje zaraz czy coś. Mhm. No po prostu wiem, że muszę robić swoje i wiem jak to robić. Trener bardzo dobrze nami kieruje, ufamy mu, więc...
Powiedz mi jeszcze, to jest tak, że wy będziecie w dwójce płynęły, czy każda indywidualnie? Nie, każda indywidualnie. My nie mamy żadnych osad, chyba że jeszcze może coś tam zaskoczy, ale raczej myślę, że na jedynkach. Najpierw na jedynkach i później dopiero jesteście łączone w osadach. Masz osobę, z którą ci się najlepiej pływa? To nawet nie chodzi o faworyzację, tylko po prostu z kimś, co się zgrywasz mega dobrze? Szczerze myślę, że z kim bym nie wsiadła, to, to było coś podchwytliwe byśmy pytanie. Zrobiły. Coś byśmy zrobiły tak, żeby było, było dobrze. To jest podchwytliwe, bo idziecie tym samym torem wszystkie, więc dlatego pytam, czy to ma różnicę, czy faktycznie jesteście tak prowadzone i technicznie, i wydolnościowo, że po prostu to, to zawsze się zgrywa? Powiem ci tak, ogólnie nie jest zawsze powiedziane, że nie wiem, pierwsza i druga zawodniczka wsiądą ze sobą do osady i najszybciej popłyną. I to będzie najszybszy wariant, nie? Dlatego też właśnie to jest fajne, że trener próbuje różne, różne składy, różne mieszanki i po prostu no, chodzi o to w tym, żeby to było, żeby łódka była jak najszybsza, a nie faworyzowanie, że nie wiem, a ty jesteś pierwsza, ty jesteś druga, to wsiądziecie, to będzie, będzie to... A jak z siostrą się pływa? Szczerze? No. To z siostrą pływałyśmy ostatni raz za juniora młodszego. Za juniora młodszego zdobyłyśmy srebrny medal na K2-200, gdzie to jest w ogóle konkurencja taka po prostu. K2, czyli kobiet, dwójka 200. 200 metrów, tak. I to było na Pucharze Nadziei Olimpijskiej w 2013 roku bodajże. O Jezu, 7 lat temu. Tak. I wtedy ostatni raz pływałyśmy. Ile ty trenujesz, młoda kobieto? Wtedy właśnie, wtedy płynęłyśmy razem na dwójce. I co? I aha, no jak byłyśmy na obozie w Łauczu, no to jeszcze w ogóle był inny trener, który już teraz nie jest trenerem kadrowym. No jak on nas zobaczył na tej dwójce, no to mówi, no on taki był bardzo, wprost wszystko mówił, bardzo bezpośredni. Mówi, no dziewczyny, no niby spoko, ale te czasy to nie są takie na medal, nie? No i pojechaliśmy na te zawody, pach, drugie miejsce po prostu. No to było takie zaskoczenie dla nas, że no to wtedy ostatni raz byliśmy na dwójce, a tak to, to nie było okazji, bo my też trenujemy w innych klubach, więc nawet na zawodach takich klubowych nie, macie nie mamy okazji, nie? Więc, ale też, myślę, jest, że... też jest ciekawe, że ty jesteś w Poznaniu. No, siorka w Gorzowie. Siorka już tak teraz mówię. No. Siostra w Gorzowie. Nie tęsknicie ze sobą? Powiem ci tak, że chyba to nam dobrze zrobiło takie właśnie rozdzielenie, bo my cały czas razem byłyśmy. My, na, my od dzieciaka, liceum, w każdej szkole, klasie, wszystko razem. Na wszystkie treningi no, razem. Na kadrze się widzicie, nie? No. No i jakby teraz właśnie tak między obozami kadrowymi każda jedzie do siebie, nie? Chociaż Anna często przyjeżdża do Poznania. Ja się śmieję, że powinna sobie tu też zamieszkać. Ale no, drugą bazę. Tak, też często przyjeżdża, bo też dużo takich mamy spraw tutaj jednak lekarzy i w ogóle, no wiadomo, trochę Poznań jest większy niż Gorzów. No, ale myślę, że to właśnie nam fajnie zrobiło, że tak każda poszła swoją ścieżką i każda tam ten, a i tak docelowo spotykamy się zawsze na właśnie na grupowaniach, więc jest okej. Okay. Czy trener was zawczasu za młodu nie mylił? Bo jesteście mega podobne. Mylił nas, on do tej pory nas myli, nasz trener klubowy do tej pory nas myli, a jeszcze jak w ogóle nas widzi osobno, to zawsze tak Gosia, Ania, Gosia, okej. Okay. Musicie no, jakieś te bransoletki nosić. Tak, znaki szczególne, tak. Nie? No, powiem ci, że myli nas klubowy, nasz klubowy trener nas do tej pory myli, to jest... No ja mówię, ja tak samo. Wiedziałam, że jesteś w Poznaniu, wiedziałam, że Ania jest tam, ale nie spodziewałam ale się ciebie na Malcie. Ale się przed fryzjerem tak. Stacji. Ja tak... mówię... Wiedziałam, że byłaś no, trochę taka zmieszana. Taka zmieszana, mówię, kurczę, ty, nie ty, mam zagadać? No, no, nie wiedziałam. Ale spoko, jak coś, to Anna by się nie obraziła, mnie i tak też tyle ludzi pomyliło. W ogóle raz mieliśmy też taką sytuację, jechałyśmy na akademickie mistrzostwa świata. I na lotnisku ten, właśnie. I na lotnisku właśnie. Anna nie była wtedy na tych zawodach, ona była chyba tu siedziała w Poznaniu na zgrupowaniu. Ja pojechałam i na lotnisku spotkałyśmy jakichś Włochów, nie? No i ten, no i tak sobie stoimy, tam z moją kumpelą stoimy, stoimy i nagle podchodzi do mnie jakiś Włoch, a ja go nie go kojarzyłam, wiedziałam, że trenuję, ale jakby no nie znałam go tak ten. On podchodzi do mnie, hej, i mnie przytula w ogóle, tam całuje mnie w policzek, a ja tak... Kim ty jesteś? I od razu do Anki, o co chodzi, kto to jest, nie? A okazało się, że to jest jakiś dobry kumpel, tam się poznaje w jakichś tam mistrzostwach świata czy coś, nie? No i wiesz, on w ogóle nas pomylił, no nie, jak już to studium. Od razu mu tam, wiesz, napisała, że słuchaj, to moja siostra i w ogóle, no nie? No, jak to, jesteś tutaj, nie? No. A na sprawdzianach?
Bo to mnie ciekawi. Ja bym siostrę wysyłała na sprawdzian, ale wiesz, te takie kajakarskie. Weź tam przepłyń za mnie ten R-kometr. Nie, właśnie tak śmiałyśmy się, że kiedyś właśnie tak zrobimy, że wiesz, że jedna popłynie na przykład eliminację, druga popłynie półfinał i na świeżości popłynie na finał, co nie? No, wszyscy już to wiedzą. Powiem ci, że nie zrobiłyśmy taki, raczej tak nie zrobimy, takie wiesz, tylko kto bez, ale kto by sprawdził? No myślę, że nikt. Z dowodu, no. Dziękuję. Raz miałyśmy na komisja antydopingowa przyjechała i przyszłyśmy we dwie, jedna po drugiej i ona tak patrzy na nas, ta babeczka, ale zaraz. Pani już tu była. O co chodzi? Pani są tu we dwie? I tak patrzy, nie dowierzę, mają Pani jakieś znaki szczególne? Ja mówię, tak, mamy. No to proszę pokazać coś tam, nie? No i tam musiałaś się pomagać. A to jest właśnie ciężkie na kontroli. No. Wiem. A to jest prawda, że musicie się tłumaczyć, czy tłumaczyć, podawać miejsce, gdzie jesteście teraz, przebywacie? To znaczy tak, jeżeli... Bo o tym ostatnio był taki fajny, mój, jestem jego fanem, patrzeć, właśnie rozmawiał z siatkarzami. I siatkarze właśnie mówili, że musi, tak, musi się przedstawiać. Takie powiedzmy łączki zgrupowań, gdzie w danym momencie jesteśmy, ponieważ no to jest jakby dla nich ułatwienie takie, żeby nas znaleźć gdzieś tam, jak latamy po całym świecie, nie? Ale to jest tak szczegółowo, czyli na przykład mówisz, teraz jestem w Poznaniu? Tak. Mówisz, że tu jesteś? No akurat w tym momencie nie, no ale ogólnie powinno się jakby, to znaczy tam chyba nie trzeba podawać dokładnej tam lokalizacji, że pójdźmy, nie wiem, teraz na trening czy coś, tylko po prostu no taka przykładowa, co nie, że tam no taki, no od tego dnia będziesz w Poznaniu, że jesteśmy w tym i tym hotelu, przypuśćmy, nie? A, okay. No, że coś takiego, nie? Albo że jesteśmy na przykład w Polsce na zgrupowaniu w tym i w tym hotelu. Mhm. Albo no właśnie, jak jesteśmy teraz do Portugalii, lecimy, no to jesteśmy w tym i w tym hotelu, nie? No to jakby na takiej zasadzie. Jak często wyjeżdżacie? Jak często wjeżdżamy, jak często jesteśmy w domu? No myślę, że jest to łatwiejsze pytanie. No dość jak rzadko jesteście w domu? No, to powiem ci, że to jest... No dość często wyjeżdżamy. W sumie teraz, co? Teraz nasze zgrupowanie trwało 17 dni. Wróciłyście w niedzielę. I jutro już wylatujemy na kolejne 20 dni. Mhm. Potem znowu przyjeżdżam chyba na 4 albo 5 dni i znowu wylatujemy. No i święta Wielkanocy. A cały czas Portugalia? Tak, cały czas Portugalia. Teraz te samo miejsce, co byłyśmy, a następne też Portugalia, ale San Domingos. Okej, inne miejsce. No. Ale ta Portugalia, bo co tam jest ciepło? Czy tam są fajne jakieś akweny? Czy tam jest fajna jakaś baza wypadowa? Jest super baza właśnie, jeśli chodzi o hotel, o akwen. I no jest ciepło, nie? Dużo cieplej niż w Polsce. Już takie sprawdzone miejsce, no raczej jednak w takim roku, jak jest teraz rok olimpijski, no nie to będziecie nie warto skombinować. Kombinować i zmieniać nagle sobie miejsca, albo nie wiem, ulepszać, udogadniać, bo myślę, że tam mamy wszystko, co potrzebujemy. Jest kuchnia w każdym apartamencie, możemy sobie gotować posiłki, jeżeli chcemy, aczkolwiek jedzenie jest tam dobre i nawet nie potrzebujemy. Jedyne co, no to rano owsiankę, bo jakby to jest must have, ja to nazywam, każdego widziałam rana. U Ciebie na, codziennie. Na relacji. Jeszcze się świeżo mówię jakiegoś vloga z strony kulinarnego, bo ja cały czas dodaję jakieś jedzorko, ale przeważnie właśnie śniadania, nie? No bo ja lubię sobie tak ładnie przygotować wszystko, ułożyć malinki, tak. Wiesz, jakieś tam masło orzechowe trochę jakichś tam orzechów i no taki, lepiej mi się je po prostu, myślę. Ładnie, no wiadomo. No. Bo też o to pytam, Wy tam macie bardzo fajną tą... trochę chyba bliżej niż nasi wyślarze, że do tego sklepu i tak dalej. I wy bardzo dużo czasu spędzacie chyba ze sobą, dziewczyny. Widzę ciągle jakieś zdjęcia, tylko razem wrzucacie. Czyli mimo, że rywalizujecie poniekąd, no bo gdzieś tam tych miejsc jest mało, to i tak jesteście fajną taką grupą, która się gdzieś tam dogaduje. No. Pewnie są zgrzyty. Wiadomo, jak w każdym miejscu, ale chyba się tak już złączyłyście, tak, no bo ile lat razem, ile jesteś w kadrze? Ojej, ile jestem w kadrze? 7 lat? Ile w niej nie jest? Ile jestem w kadrze? 7 lat? 6? No to zawsze. Trochę jest. 7 lat z tymi samymi dziewczynami cały czas? Cały czas tak to samo. Więc no myślę, że już jesteśmy bardzo zżyte. Wymieniamy właśnie się też wszystkim jakimś, nie wiem, dealami z ciuchów, przypuśćmy jakieś, wiecie. Albo zamawiamy sobie razem wszystkie, na przykład, o dobra, zamawiamy laski teraz opaski, nie? I wysyłamy jakiegoś linka, wszystkie zamawiamy sobie takie same, nie? Albo jakieś, nie wiem, fajne czapki, albo jakieś kurtki, albo jakieś dresy, więc jakby, no myślę, że... Żeby was tam rozpoznawano, że wasza grupa to wasza grupa, nie? No. Myślę, że jako taki woman Polish Canoe Team jesteśmy mega, mega zgrane i tak wszystko to fajnie tworzy w jedną całość. A inne kraje też tak mają, czy nie? Myślę, że też. Myślę, że poniekąd, jeśli chodzi o kobiety, to też. Myślę, że fajne zgranie też mają Nowozelandki, Dunki.
Właśnie, bo tak, z kim będziecie konkurować najbardziej? Z kim? Myślę, że z dziewczynami z Nowej Zelandii. Tak. Z Dunkami, z Niemkami, które są naszymi sąsiadami. Myślę, że z Ruskimi. Kto tam jeszcze? Ale i tak, moim zdaniem macie bardzo wysoki poziom, bo te medale zawsze są. Gdzieś tam dziewczyny. Już jakby to jest powtarzalność od iluś tam lat, nie? Więc jakby. No myślę, że w tym roku też tak będzie. Jesteśmy dobrej myśli. A wiesz, że mam coś dla ciebie? Wiem, co takiego? Uwaga, sięgam. Jak ja ci to dam, to musisz powiedzieć, skąd ja to wiem. Uwaga. Powiedziesz. Skąd wiesz, ale... Dostałam informację, że kradniesz skarpetki swojemu facetowi. Serio? Boże, dziękuję, spoko. Z racji tej, że... To prawda, kradnę. Rozmawialiśmy o tym, że... Oj, ale słodkie. Że kajakarki, wioślarki, kanadyjkarze to troszeczkę takie Janusze. No. Że mamy laczki ze skarpetkami. I dostałam informację, że podkradasz skarpetki. No. Mówię, dobra, no trzeba coś z tym zrobić, nie? Zawsze jak chodziłem na zakupy, to prawda, to ja mówię, dobra, weźmy ten mniejszy rozmiar, stówki na przykład jakieś, nie? I weź białe. No i faktycznie podkradam zawsze. Ale poczekaj, bo mój worek podpowiada mi, że jeszcze... Boże, boję się. Czekaj. Ja nic nie mam dla ciebie, ale... A, to jest nieważne. Siarson. Kurde, walczę. O! Stópki też mam. Jezus, no nie wierzę. To są na dwa starty, jeden masz mieć. Dziękuję. Miejmy nadzieję na najważniejszym starcie. Sushi. Tak, na najważniejszym starcie, drugie na treningi. Dobra. Taki mały gadżecik. Mamo, to od ciebie są te skarpetki, reklamuję. Dzięki. No i z jedzeniem, bo lubisz jedzenie, no, więc raczej. Do bloga. To co? Którego? 20 kwietnia? 4 kwietnia. Jestem w Wałczu, nagrywam z dziewczynami, no mam nadzieję, na najlepsze chwile, chociaż to samo jak z Kanadyjkarzami. Ja was znam, wszystkim wam kibicuję, ale gdzieś, no niestety, może tylko część z was pojechać na te wymarzone igrzyska. Miejmy nadzieję, że się w ogóle odbędą w terminie i w ogóle wszystko będzie. Trzymajcie kciuki. Tak, żeby te chorubska wszystkie tam przewiało. No, no i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem sama ciekawa, nie? To każda z was walczy, ale zobaczymy. Będzie dobrze. Ostatnie pytanie moje, najlepsze. Czy coś się zaskoczyło w tej dyscyplinie podczas tego całego trenowania? Czy było coś takiego, o czym nie myślałaś, że będzie? Myślę, że tak. Myślę, że jest ogólnie sport uczy takiej samodyscypliny, że tak powiem, takiego właśnie zaparcia, takiej bardzo... Czegoś takiego, że jesteś po prostu codziennie na tą samą godzinę. Tak. Masz taki po prostu cykl dnia. No ile? 13 lat czy więcej? No, 13 lat. Cały czas w rygorze i tak jak już rozmawiałam wcześniej z Kaczorem, no, że wszyscy mogą iść, dzieciaki mogą się bawić, wy musicie wracać i na trening, nie? Dokładnie. To nie ma czegoś takiego, musi być ta dyscyplina i musi być ta zawziętość, żeby dojść do tego po nastu latach najwyższego krążka, nie? Bo do tego dążycie. Dokładnie. Wiadomo, no, na obozach też są momenty, kiedy możemy sobie odpocząć, kiedy możemy sobie pojechać gdzieś coś tam zwiedzić, bo uważam, że właśnie to jest fajne, że kiedyś będziemy miały wspomnienia typu, że byłyśmy na obozie i na przykład byłyśmy w Portugalii i pojechałyśmy sobie coś tam zobaczyć, innego niż tylko tam obóz i hotel. Tak. Aczkolwiek no, korzystamy też z tego, bo uważam, że właśnie to jest fajne, nie? Że to jest coś innego. No ale właśnie mówię, że to właśnie takie, że jakby no, nauczyło nas to takiej samodyscypliny, punktualności, tego, że jednak wszystko musi być na tip-top. No bo bez tego ani rusz, no to już jest tak zaawansowany, myślę, dla nas sport i to, co robimy, to już jest no, na wysokim poziomie profesjonalnym, że jakby... Nie może być błędu, nie? Nie ma czasu na byle jakość, że tak powiem. Fajnie, że do tego podchodzisz, bo trzeba sobie to przestawić w głowie, nie? Że musicie to robić po prostu na 100%. Tak. Nie ma czasu na błędy, na to, żeby trochę pożyć, bo tak samo no, jakieś wyjścia ze znajomymi, wszystko ci przelatuje po prostu przed nosem, nie? Gdzieś tam jakieś kina, wyjścia takie, no, korzystacie z tego czasu, jak jesteś na miejscu, no, ale tak, to jest naprawdę go bardzo malutko, no ale do igrzysk. Do igrzysk później to się wyklaruje, pewnie będziecie miały troszeczkę wolnego, no ale trzeba jeszcze później kolejny sezon.
Tak. Chociaż zobaczymy, jak to się teraz potoczy. Boję się kolejne igrzyska też? Myślę, że są. No ty jesteś tak młoda, że ty jeszcze przed Paryżą też będziemy rozmawiać, nie? No, dziękuję bardzo, że poświęciłaś mi ten czas, chociaż tego czasu było naprawdę mało. Trening zrobimy skrót, tu porozmawiamy z rozmowy też. Dobrze. Dziękuję bardzo i do zobaczyska w Wałczu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo, cześć.